Cześć, nazywam się Albert Woźniak, pracuję w firmie Next77, która jest dystrybutorem oficjalnym produktów Godox na Europę, w tym także Polskę. W ofercie firmy Godox oczywiście oprócz oświetlenia studyjnego, oprócz akcesoriów do studia czy lamp na przykład błyskowych, reporterskich, mamy też bardzo dużą ilość produktów właśnie ze światłem ciągłym LED. I właśnie dzisiaj postaram się na niej skupić. Ogólnie, jeśli ktoś nie zna firmy Godox, ona powstała, tak bardzo króciutki taki wstęp zrobię. Ona powstała w 1993 roku, dystrybuuje swoje produkty praktycznie na terenie całego świata. Jest bardzo znana w Europie, znana także w Stanach, w Polsce, nie wiem dlaczego, ale jest taka troszkę ciut mniej znana, ale mam nadzieję, że będzie się to zmieniało tutaj, wiadomo, w trakcie. Przede wszystkim firma Godox jest znana ze swoich bardzo atrakcyjnych cen, ale także nowinek technicznych, no i bardzo, bardzo prokonsumenckiego podejścia, na przykład firmware. Bardzo częsta aktualizacja firmware'u, jeśli tylko wychodzą nowe aparaty systemowe, aktualizacje, które na przykład pozwalają na dobrą współpracę lamp systemowych z nowymi korpusami, które na przykład producent chciałby przyblokować tylko na przykład dla swojego systemu. Godox bardzo często wydaje firmware, stara się po prostu, żeby ich konsumenci, klienci nie mieli żadnych problemów. Oprócz tego Godox jest także znany z takiego systemu bezprzewodowego, jest to Godox System X, który pozwala na komunikację lamp błyskowych, niektórych także paneli LED, światła ciągłego, też lamp z nadajnikami właśnie z tego systemu Godox X i pozwala on na bezprzewodową transmisję, komunikację pomiędzy nadajnikiem właśnie z lampkami. Ona, jeśli chodzi o fotografię, przenosi w pełni TTL, automatykę, synchronizuje się HSS, także to jest bardzo nowoczesny i bardzo fajny system. Jeśli chodzi o serię Vistro, to jest też taka bardzo znana seria tutaj lamp Godoxa, na przykład AD200 zdobył nagrodę Red Dot Award w tym roku, 2020. No ale może teraz tyle będzie, jeśli chodzi o światło błyskowe. Przejdziemy sobie już właśnie do tego, co nas najbardziej dzisiaj pewnie będzie interesowało, czyli do światła LED ciągłego. Zanim jeszcze przejdziemy, chciałbym sekundkę tylko wspomnieć, że jeśli chodzi o markę Godox, której jesteśmy właśnie tutaj dystrybutorem na Polskę, to kupując bezpośrednio z naszej sieci tutaj sprzedażowej, czyli na przykład za pomocą na stronie www.store.godox.eu, oczywiście klienci dostają pełne wsparcie gwarancyjne, pozakupowe. Realizacja jest gwarancji na terenie Polski. Tak samo też wysyłamy właśnie z magazynów tutaj w Polsce. Także nie ma z tym żadnych problemów i myślę, że tutaj jak najbardziej nikt nie zostanie sam z naszymi produktami, tylko będzie po prostu pełne wsparcie. Jeśli chodzi o to, co mam dzisiaj ze sobą i także za sobą, mamy tutaj sporo takich małych, kieszonkowych lampek, paneli LED. Mamy także bardziej takie panele właśnie tutaj, jak na przykład gdzieś tu miałem, tu mamy właśnie panele RGB, które po prostu mogą sobie zmieniać kolory w trakcie świecenia. Mamy też standardowe lampy LED światła ciągłego, a także lampy, które mają taką, powiedzmy, do zastosowań specjalnych. Na pierwszy rzut oka właśnie chciałem opowiedzieć o tej lampce. Jest to bezgłośna lampka UL150. Charakteryzuje się tym, że ma specjalny system tutaj odprowadzania ciepła. Nie wiem, czy tutaj dobrze widać. Ma bardzo fajny system odprowadzania ciepła, który nie wykorzystuje wentylatora, tylko po prostu jest bezgłośna lampka, nie wydaje żadnych dźwięków. Dlatego też można stosować ją na planach, w których bardzo istotne jest właśnie zachowanie ciszy. No i przy tym jest to lampka też dość mocna, ona ma tam 150 W. Bardzo dobre odwzorowanie kolorów. CRI96, TLCI97 także zapewnia żywe, takie autentyczne światło, co po prostu pozwala oszczędzić czas tutaj na obróbce. Obróbce tego później materiału w postprodukcji. Przy wywiadach, przy streamingu, przy wszystkich tutaj zastosowanych, gdzie właśnie ważne jest zachowanie
ciszy na planie. Nie trzeba po prostu odsuwać obiektu, od obiektu lampki, który się nagrywa. Lampka jest cichutka, dlatego można ją w każdych warunkach wykorzystywać. Lampa ma 5600 kelwinów, temperatura barwowa. Dwie możliwości zasilania mamy. Tak jak teraz mamy tutaj wpięty przewód bezpośrednio z sieci. Jest też możliwość, tutaj mamy na panelu, nie wiem czy tutaj dobrze widać, mamy tutaj miejsce na zamontowanie baterii V-mount. Pozwala to lampce działać także w plenerze, niekoniecznie ograniczamy się tylko do studia. Jeśli chodzi o mocowanie, lampa ma tutaj mocowanie Bowens, tutaj jest akurat właśnie też nasz Beauty Dish 55-centymetrowy z białym wypełnieniem założony. Pozwala to na dostosowanie szerokiego asortymentu różnych modyfikatorów, czy to właśnie jest Beauty Dish, możemy także softboxy zamontować, możemy zamontować snuty. Jaki tylko nam przyjdzie do głowy modyfikator, zapewniam, że w ofercie Bowensa taki właśnie znajdziemy. Ostatnia taka ciekawostka o lampie. Tu jest rozdzielony w tej lampce sama głowica, sama jednostka od kontrolera. Pozwala to lampce troszkę zaoszczędzić wagi, dlatego sama lampa jest dość lekka. Możemy ją na przykład na wysięgniku, na boomie zamontować i bez obaw o bezpieczeństwo znacznie pomaga to w wygodzie czy rozłożeniu odpowiedniej wagi na statywie. Dodatkowo teraz trwa u nas do końca miesiąca Black Week, także bardzo atrakcyjna jest teraz cena lampki, wynosi ona 1738 zł. Także myślę, że warto na pewno ją przemyśleć właśnie do takich zastosowań także specjalnych. Teraz chciałbym wspomnieć o lampie FV, którą tutaj mamy. Akurat jest to lampa, która łączy ze sobą bardzo dobrze światło ciągłe, czyli prawda dla filmowców, ale także ma możliwość światła błyskowego, błyskania tutaj jak najbardziej. System bezprzewodowy Godox X, o którym wcześniej wspominałem, sprawia, że jeśli chodzi o zastosowania właśnie filmowe, jesteśmy w stanie się bez problemu porozumieć tutaj z nadajnikiem naszym, który mamy na aparacie. Jako lampa błyskowa, no, sam błysk jest około 4-krotnie mocniejszy od świecenia w trybie ciągłym, a jako lampa LED mamy tutaj na tylnym panelu na przykład regulację tutaj przyciemniania. Ona jest między 0 a 100% płynna. Tutaj mamy pokrętło od trybów efektów specjalnych. Mamy tutaj na przykład takie efekty specjalne jak symulacja błysku, błyskawicy, tutaj także na przykład zepsutej żarówki, czy na przykład kineskopu telewizora. Możemy bez problemu, bez postprodukcji zamontować sobie taką lampę i świecić nią sobie i udawać na przykład jakieś efekty specjalne, jeżeli na przykład zajmujemy się kinematografią. Mocowanie, podobnie jak w tamtej lampce, mamy tutaj Bowens. Mamy także uchwyt tutaj w kształcie U. Możemy zamontować sobie taką lampkę na przykład bardzo nisko nad ziemią, jeżeli ją sobie... Oczywiście tutaj wypada ściągnąć czaszę. Taki jest przód. Jeżeli sobie tutaj przejedziemy, możemy lampę zastosować na przykład na jakichś wysięgnikach i umieścić ją bardzo nisko nad podłożem. Sama lampa aktualnie teraz, mamy tutaj dwa modele tej lampy, akurat teraz mam FV200, ona kosztuje 2175 zł. Dostępny jest też model FV150, on kosztuje 1535 zł. Teraz chciałbym chwilkę porozmawiać o lampach tak zwanych efektowych, jak je tu nazywam, do zastosowań specjalnych. Tutaj na przykład mam lampkę R1. Ona ma tutaj taki ciekawy też system mocowania na przykład jakichś dodatków, a także samą lampę także można zamontować. Jest tutaj magnes na powierzchniach metalowych, na przykład jeżeli idziemy w plener, mamy na przykład w mieście jakąś ścianę albo ewentualnie coś, gdzie występują jakieś elementy metalowe, możemy przyczepić i stosować w naszej sesji.
czy filmie. Mamy tutaj także dyfuzor, który nam tu rozprasza światło. On także jest mocowany magnetycznie. I przede wszystkim lampa ma tutaj także wyświetlacz, jeżeli możemy tutaj pokazać na zbliżeniu. Jest to dość niewielki wyświetlacz, ale pozwala nam na przykład na kontrolę naszej lampy, jeśli chodzi na przykład o, mamy tutaj podaną temperaturę barwową w trybie CCT, możemy świecić światłem bardzo jasnym, zimnym, aż możemy tutaj zejść do 2500 kelwinów w drugą stronę i po prostu świecić bardzo ciepłym światłem. Ustawimy sobie teraz może na 5600, czyli na temperaturę światła dziennego. Mamy tutaj także pokrętło, które pozwala nam przyciemniać lampę między właśnie 1%, gdzie lampa świeci leciutko, aż do 100%. Jeżeli przełączymy sobie lampy w tryb koloru, nie CCT, możemy tutaj dowolnie ustawiać sobie kolor, po prostu korzystając z ustawień barwy od 0 do 360 i stopnia nasycenia. Możemy sobie to dowolnie zmieniać, korzystając z całego koloru, z całej palety tutaj barw, a także mamy wbudowane efekty specjalne. Na przykład między innymi jest to koło kolorów, są to błyski, coś w stylu kuli tanecznej, błyskawica, zepsuta żarówka, ekran kineskopu, ekran telewizora. Tu mamy, z tego co dobrze widzę, jest to ognisko. Oczywiście mamy też takie rzeczy jak fajerwerki, czy standardowe, o których moglibyśmy pomyśleć, czyli sygnały policyjne, karetka. Tu mamy jeszcze coś takiego jak tryb dźwiękowy, który błyska tylko w momencie, w którym mówimy. Jeżeli na sekundkę przestanę, to lampa automatycznie przestaje wtedy migać. I oczywiście ostatni tryb SOS. Dobrze, lampkę na sekundkę sobie możemy już wyłączyć. Teraz chciałbym przejść do drugiej lampy. Jest to podobnie na podobnych zasadach działający panel, ale jest on znacznie mocniejszy. Już sekundkę tylko włączymy. Jest on zdecydowanie mocniejszy od tej lampki R1, nazywa się M1. I podobnie, ma też dwa tryby świecenia. Jest tu tryb świecenia CCT, który pozwala nam regulować tutaj temperaturę naszej barwy pomiędzy aż 8500 kelwinów a 2500 kelwina. Podobnie mamy też tryb tutaj, dodatkowo mamy tutaj bardzo fajną ściągawkę, jeśli chodzi o koło kolorystyczne, więc jeżeli na przykład szukamy konkretnego koloru, czyli na przykład jeżeli chcemy wybrać róż albo czerwony, to po prostu wiemy, na ile stopni tutaj się będziemy musieli kierować. Także posiadamy tutaj tryby efektów specjalnych, możemy sobie włączyć i podobnie jak w tamtej lampce mamy tutaj też takie tryby jak ognisko, rozbłysk tutaj fajerwerków, podobnie też policja na przykład. I dodatkowo możemy sobie jeszcze zmieniać, każdy z tych trybów ma kilka predefiniowanych presetów, więc łącznie jeżeli tych trybów mamy 15, to dodatkowo do każdego trybu mamy jeszcze kilka różnych presetów, które sobie możemy wybrać. Przegubowe ramię wysięgnika już na chwilkę może wyłączę, żeby tu nas nie męczyło to światełko. Mamy tutaj przegubowe ramię wysięgnika, co pozwala na zamontowanie na aparacie lampki pod praktycznie dowolnym tutaj kątem. Ładowanie przez USB, jeśli chodzi o czas pracy, na jaki wystarcza tutaj jedno pełne ładowanie, jest to około 2,5 godziny świecąc na 100% tutaj mocy. Czytelny ekran bardzo, ściągawka z barw, z koła barw. I tą lampę aktualnie możemy nabyć za 506 zł, póki tutaj trwa nasz Black Week. I tutaj chciałbym jeszcze przejść do trzeciej lampki efektowej, która przychodzi właśnie w takim bardzo gustownym futerale. Bardzo tutaj, jeśli chodzi o mobilność, bardzo przydatnym. Jest to miecz świetlny LED.
razem tutaj przychodzi do nas z takimi wrotami, które pomagają nam tutaj kierować wiązką tutaj naszego światła. Oczywiście płynne ściemnianie, raczej przyciemnianie jest tutaj między 10 a 100%. Akurat teraz jest włączony tryb światła żarowego, czyli 3300 kelwinów. Możemy go sobie oczywiście zmienić i wtedy z drugiej strony lampa będzie świeciła już 5600, czyli temperaturą taką, jakie ma światło dzienne. Możemy sobie oczywiście tutaj kierować tutaj nasze wrota, żeby na przykład sobie wiązkę światła troszkę bardziej zwęzić. I ewentualnie możemy sobie to nawet rozmontować, żeby nam wygodniej było, jeżeli na przykład zabieramy lampkę w plener i chcemy na przykład przy jakimś użyciu fotograficznym malować na przykład jakieś wzorki na długim czasie otwarcia migawki. Ewentualnie jeżeli chcemy na przykład oświetlać jakiś obiekt typu samochód, ewentualnie jakiś produkt, to także na przykład na długim czasie migawki możemy rysować sobie i na przykład na 20 sekundach obrysowywać za pomocą tego miecza świetlnego LED nasz produkt. Obecnie cena tego miecza świetlnego wynosi 759 zł. Oczywiście no nie jest to tylko zabawka, która służy do malowania. Za sprawą tego, że jest to bardzo kompaktowe i dość duża bateria, która pozwala nam na około 500, na około 1,5 godziny czasu pracy, pozwala to też służyć jako światło też dodatkowe w naszej na przykład profesjonalnej działalności. Czyli na przykład albo jeżeli chcemy to ustawić gdzieś jako światło kontrowe, ewentualnie jako światło wypełniające także w studiu. Oczywiście jest tu miejsce do montażu na statywie, więc nie musimy tego trzymać w ręce, z dwóch stron tu mamy, a możemy tego użyć także jako właśnie światło w zastosowaniach profesjonalnych. Teraz chciałbym przejść do serii większych troszkę paneli LED. Może od większych sobie zaczniemy. Tu mamy panel LF308. Jest to panel z funkcją błysku. Jest, można go tutaj zmieniać, tryby pracy tego panelu pomiędzy światłem ciągłym LED i światłem tutaj błyskowym. Jeśli chodzi o światło błyskowe, możemy tutaj zmieniać sobie od 1/8 pełnej mocy aż do 1 pełnej działki mocy. Jeśli chodzi o światło ciągłe LED, możemy tutaj regulować aż od 0 czy 1% do 100%. Jeśli chodzi o ten panel, mamy tutaj wersję BI, oznacza to, że jest to bicolor. Mamy także w sprzedaży wersję, która jest na stałe na 5600 kelwinów ustawiona. Ta lampka może zmieniać swoją wartość tutaj temperatury barwowej między 3300 kelwinów a 5600. Zasilana może być tutaj źródłem z sieci, po prostu tutaj prądu, a także baterie tutaj mogą być Sony NPF do działania wykorzystywane. Dodatki typu na przykład, zmniejszę tutaj tylko moc, dodatki typu wrota pomogą nam też w kierowaniu strumienia naszego światła. Ewentualnie mamy tu też taką kieszonkę do wsuwania filtrów. Akurat tu mamy do dyspozycji tylko filtr dyfuzyjny, ale w przypadku, jeżeli byśmy brali lampę, która nie jest w wersji bicolor, tylko jest w wersji tylko white światła, to dostaniemy też w zestawie dwa tutaj filtry kolorystyczne do ocieplania bądź oziębiania barw. Sama lampa ma 18 W mocy i aktualnie kosztuje 435 zł. Dobrze, tą sobie lampkę możemy odłożyć. Teraz chciałbym porozmawiać o tych najmniejszych panelach, które tutaj mamy.
Nazywają się LED36, mamy także wersję LED64. Są to małe, lekkie do montażu albo na aparat, bądź też do trzymania w ręce. Co ciekawe, można je montować ze sobą, aby tworzyć takie twory. Jeżeli na przykład tu wrzucimy na aparat, już sekundka, to możemy do każdej strony tutaj podłączać te panele i na przykład na aparacie stworzyć sobie taki zestaw z 3 lampek, bądź też 4, czy ile tu po prostu będziemy, iloma będziemy dysponować. Sama lampka kosztuje 75 zł za sztukę i zasilana jest bateriami AA. Wiele tutaj z tyłu nie ma, jeśli chodzi o możliwości sterowania. Mamy tutaj pokrętło z regulacją natężenia światła. Oczywiście nie są to bardzo mocne lampki, ale są bardzo kompaktowe, przenośne i można ich używać praktycznie wszędzie. Jeśli chodzi na przykład o amatorskie zastosowania typu vlogowanie, czy na przykład doświetlanie jakiegoś jednego punktu, można je zamontować na statywie typu na przykład Gorilla Pod, przyczepić gdzieś w studiu i żeby lampka była skierowana tylko na przykład na jeden konkretny element naszej scenografii. Mamy też wersję LED64, też funkcjonującą bardzo podobnie, możliwość wsuwania i tworzenia takich troszkę większych zestawów. Kolejne panele, które nadal są kompaktowe, ale już mają zdecydowanie więcej mocy. Nadal można je oczywiście trzymać w ręce, nadal można nimi tutaj świecić bezpośrednio z aparatu, więc świetnie mogą się sprawdzać, czy to na przykład podczas fotografii, podczas na przykład filmów ślubnych, ewentualnie reportażu, wszędzie, gdzie po prostu potrzeba jest bardzo wygodnego, poręcznego światła. One także są zasilane właśnie tą baterią NPF lub też jeżeli ściągniemy tutaj obudowę, to możemy także włożyć tutaj, w tym przypadku jest to 6 baterii AA. W przypadku tego większego panelu, czyli LED 170, bo tutaj mamy LED 126, w przypadku tego jest to 6 baterii AA, w przypadku LED 170 jest to 8 baterii. Ale oczywiście, tak jak wspomniałem, możliwe jest także zasilanie bezpośrednio z tego większego akumulatorka. I lampa także ma tutaj koło regulacji mocy. Brak oczywiście efektu jest tutaj migotania, CRI jest powyżej 95, także myślę, że tutaj efekty świetlne jak najbardziej też nie ma żadnych zastrzeżeń do nich. Wersja tutaj, ta mniejsza, czyli tą, którą mam właśnie teraz w ręce, kosztuje 165 zł i ma około 7,5 W mocy. Teraz jeszcze został nam tutaj ostatni panel LED, przynajmniej z tych takich małych. Również jest zasilany tą baterią Sony NPF. Już sekundkę ją założę. Ten panel jest o tyle ciekawy, jest to model LED MP120C, że posiada zmienną temperaturę tu też świecenia. Mamy tutaj koło do zmiany właśnie tej temperatury między 3300 kelwinów a 5600 kelwinów. Tu oczywiście mamy regulację siły tutaj świecenia. Możemy ją sobie zmieniać między 10% a 100%. Stopień naładowania baterii. Oczywiście sam panel także może być zasilany z sieci, ewentualnie właśnie takim akumulatorkiem. Z takich ciekawych rzeczy, ten panel w przeciwieństwie do tych, które pokazywałem wcześniej, jest bardzo lekki, waży około 200 gram i bardzo cienki. No, to jest 2, może maksymalnie 3 cm. Zmniejszę tylko tutaj troszkę moc. Sam tutaj przód panelu sprawia też, że światło jest bardzo rozproszone, jest takie delikatne. Jest tutaj tak jakby filtr a la dyfuzyjny właśnie zastosowany, a dzięki tutaj temu jasnemu w obsłudze panelowi możemy go stosować w każdych prawie że
warunkach. Występuje też w rozmiarze troszkę większym, wtedy nie ma 120 diod, tylko jest to wersja wtedy 260. W przypadku tego mniejszego modelu aktualnie mamy go w sprzedaży w cenie 170 zł. Wyłączymy tylko ten panel. Dalej zostaniemy jeszcze w temacie paneli, ale teraz chciałem wam pokazać takie trochę nietypowe rozwiązanie, czyli panel tutaj, jeśli chodzi o tryb zbudowania, jest to taki dość nietypowy panel elastyczny, który możemy praktycznie nadawać mu dowolny kształt. Tu akurat mam ze sobą wersję FL60, co odpowiada 60 W mocy. On ma tutaj 30x45, jeśli chodzi o wymiary. Mamy także w sprzedaży większe modele, czyli FL100, on ma wtedy 40x60 cm, FL150, czyli 60x60 cm i taki panel w kształcie bardziej stripu, czyli taki bardziej prostokątny, dość długi, a wąski, on ma wtedy 30x120 cm. Są to panele o dużej mocy. Co ważne, są bardzo kompaktowe i przenośne. Można je transportować na przykład w formie rulonu. W takim też pudełku właśnie przychodzą na złożone. Są bardzo lekkie, mają też tutaj osobny kontroler. Tutaj możemy pokazać troszkę niżej. Dzięki czemu sam tutaj panel u góry jest bardzo lekki, a sterujemy po prostu tutaj, czy to mocą naszego świecenia właśnie na panelu, czy temperaturą tutaj koloru także na tym panelu. Teraz akurat wrzuciliśmy 3300 kelwinów i jak widać włączyły się także te lampki, te diody, które odpowiadają właśnie za to ciepłe światło. Panel, jako że jest elastyczny, możemy dowolnie wyginać i kształtować, dlatego też nadaje się do oświetlania takich miejsc z trudnym dostępem, takich małych, wąskich przestrzeni. Możemy też dzięki temu, że możemy go zginać, zastosować na przykład jakieś ciekawe efekty typu bardzo wąskie światło, ewentualnie jeżeli mamy na przykład dwa takie panele, możemy stworzyć światło na przykład bardziej w formie X-a. To już ogranicza nas jedynie własna kreatywność. Jeśli chodzi o zasilanie, również tutaj w tym przypadku możemy brać prąd prosto z sieci. Ewentualnie mamy tutaj też miejsce do mocowania akumulatora V-mount. Jeśli chodzi o samosterowanie tutaj naszym panelem, możemy to zrobić albo za pośrednictwem tutaj wbudowanego kontrolera, ale także pilota, który tutaj jest w zestawie, a także aplikacji Godox tutaj na telefony. Będzie też w dość niedługim czasie możliwość zamontowania tutaj softboxów do tego właśnie panelu. Będą to softboxy bardzo lekkie, bardzo kompaktowe, dedykowane właśnie do tych modeli FL60. Myślę, że w najbliższym czasie będzie można już się ich spodziewać. Jeśli chodzi tutaj o ceny, to wiadomo, że zależą one od wielkości panelu, ale plasują się tak między 1360 zł a 1920, jeśli chodzi o ten największy panel. Tutaj mam jeszcze taki panel dla osób, które już faktycznie poszukują profesjonalnych rozwiązań. Dużo mocy, świetne do pracy w studiu. Są to panele o dużej ilości diod, czyli także dużej jasności. Jest to model LED 1000 drugiej generacji. Są to ulepszone wersje paneli LED 1000, w których dodatkowo dodano też możliwość sterowania DMX. Przez to świetne są do na przykład wszelkich zastosowań studyjnych, do koncertów czy na przykład do transmisji na żywo. Mamy tutaj dwie wersje do wyboru. Ja akurat mam ze sobą dzisiaj wersję też B, czyli dwukolorową. Ten panel charakteryzuje się tym, że też ma zmienną temperaturę barwową. Jak tutaj sobie zobaczymy właśnie na tył, mamy tu całkiem pokaźne źródło tutaj do sterowania. Między 1% możemy przyciemniać aż do 100 i tak samo mamy tutaj, jeśli chodzi o możliwość zasilania, albo możemy to zrobić właśnie z sieci, albo akumulatorem V-mount BP
L na przykład. Mamy tu właśnie kontroler od DMX. Mamy także kontroler, raczej mamy także przycisk, który pozwala nam zmieniać tutaj grupy, kanały, jeżeli chcielibyśmy sterować tym panelem za pomocą właśnie na przykład pilota, który też jest dodawany w zestawie. Dobre odprowadzanie światła, tu jest całkiem nieźle wentylowany ten panel. Wrota w zestawie do kontroli wiązki światła, a także w tym przypadku mamy filtr dyfuzyjny. Aktualnie światło w naszym sklepie kosztuje 1315 zł ten panel i myślę, że do wszelkich profesjonalnych zastosowań będzie idealny. Teraz chciałbym na chwilkę wrócić jeszcze do naszych lamp LED. Tutaj może na pierwszy ogień pójdzie seria VL. Tutaj w przypadku serii VL mamy światła o mocy 150 W, 200, które właśnie dzisiaj mam tutaj ze sobą, a także 300. Mamy tutaj bezstopniową, raczej mamy tutaj bardzo płynną regulację także na kontrolerze ilości światła. Są to lampy akurat ze stałą temperaturą barwową 5600 kelwinów. Bardzo wysokie serii TLC 95 i 96. No gwarantuję, że właśnie dobrze się nadają te lampki do oświetlenia studyjnego czy wywiadów, a nawet większych planów zdjęciowych. Opcjonalnie możemy tutaj na panelu zamontować aż dwie baterie też V-mount i samą lampkę zabrać w plener do oświetlania naszych na przykład filmów, etiud czy innego typu zastosowań poza studiem czy poza wnętrzami, w których nie mamy dostępu do po prostu prądu z sieci. Oddzielny kontroler troszkę masy tutaj nam zabiera, dzięki czemu główka, sama jednostka tutaj lampy jest bardzo lekka i podobnie jak w lampie UL150 możemy lampę mocować tutaj na wysięgnikach, statywach bez obawy czy strachu, że na przykład spadnie tam na przykład na osobę, którą nagrywamy. No i oczywiście daje nam to większe pole tutaj do manewru, jeśli chodzi o mocowanie. Jest tutaj bardzo cichy wentylator, mocowanie także Bowens, czyli mamy dostęp do szerokiej tutaj gamy akcesoriów i w zestawie dostajemy także torbę wygodną do transportu. Tutaj chciałbym jeszcze przejść do lampy SLB60, czyli jest to mała lampka, która jest zaprojektowana do pracy właśnie tutaj z akumulatorem, który tutaj mamy z tyłu. Jest to lampa dość lekka, mała i poręczna, świetna na przykład dla branży ślubnej, pracy reporterskiej czy jakiejkolwiek działalności tutaj plenerowej. Z tej strony może bardziej pokażę, tu mamy właśnie panel LED. Także możemy sobie kontrolować moc świecenia lampy pomiędzy 10% a 100%, a poniżej mamy podaną temperaturę lampy, która nam się tutaj wyświetla. Oczywiście wentylator i system tutaj chłodzenia będzie dbał o to, żeby lampa się nie przegrzewała, ale dodatkowo mamy tutaj wskaźnik, który nas informuje o tutaj temperaturze, jaką ma dana lampka. Duży panel LCD ułatwia nam tutaj pracę. Akumulator sam Lion pozwala nam na pracę przy 100% mocy aż godzinę, ponad nawet myślę godzinę tutaj. Oczywiście sama lampa może też pracować po zakupieniu tutaj AC adaptera. Możemy lampą tutaj bezpośrednio też z sieci pracować. Mamy tutaj dwie wersje tej lampy. Jest to 60Y i 60W. One się różnią tutaj temperaturą barwową naszego światła. My tutaj mamy akurat wersję W, czyli o temperaturze światła dziennego 5600 kelwinów. Sama lampka aktualnie jest wyceniona na 1315 zł i oczywiście ten tutaj akumulator, który mamy z tyłu, jest w zestawie. Już tu sobie wyłączymy lampkę i odłożymy. Tu chciałbym jeszcze powiedzieć o lampie z serii SL. Jest to ulepszona wersja lamp dobrze przyjętych na naszym rynku SL. Tutaj jest wersja druga poprawiona. Są to profesjonalne, wydajne, trwałe lampy o stałej temperaturze światła,
stałej temperaturze tutaj światła 5600 kelwinów. Mamy tutaj z tyłu na panelu możliwość zmiany też bezstopniowo, praktycznie co 1% od 0 do 100%, jeśli chodzi o ilość światła. Idealnie nadaje się do kinematografii, do streamingu, dzięki temu, że na przykład dokładne bardzo kolory odwzorowuje. Jest to CRI 96 TLC i 97, a także bardzo wysoka jasność tych lamp. W przypadku lampy, którą tutaj mam, czyli to jest 150, jest to 58 tysięcy luksów. W przypadku lampy z mocą 200 W jest to aż 74 tysiące luksów. Możliwość pracy także w trybie cichym. Oczywiście sama lampka nawet z włączonym wentylatorem jest dość cicha, ale mamy tu też przycisk, który pozwala nam wyłączyć całkowicie wentylator. Oczywiście tam moc lampy troszeczkę wtedy nam się zmniejsza, ale lampa wtedy pracuje całkowicie cicho i możemy jej używać wtedy podobnie jak tej UL-150, także w sytuacjach, gdzie najważniejsze jest właśnie zachowanie tej ciszy i brak hałasu na planie. Mamy w niej wbudowane efekty specjalne. Jest tam na przykład błysk, burza, kineskop telewizoru, czy na przykład żarówka, która jest popsuta i tak troszkę nam miga. Bezprzewodowe sterowanie za pomocą pilota, ewentualnie tutaj z tyłu na panelu obrotowy uchwyt w kształcie U i także mocowanie tutaj Bowens. Tu akurat jest właśnie też nasz softbox paraboliczny P90L, który właśnie do takich dość mocnych lamp idealnie sprawdzi się w studiu, do oświetlania na przykład osób. Będzie to bardzo dobry wybór. W przypadku tutaj tej lampy 150-watowej aktualnie cena wynosi 1315 zł na Black Week, także myślę, że to jest bardzo dobra tutaj oferta, zwłaszcza z tym modyfikatorem. Mam tu jeszcze ze sobą lampę, którą można nazwać lampą do zadań specjalnych. Jest to lampa S30 LED Godox, tu mamy nazwę, do zastosowań kreatywnych, dlatego tak uważam, bo ona oprócz swojej oczywiście tej kompaktowej wielkości i bardzo lekkiej tutaj, bardzo lekkiej wagi, pozwala nam oprócz zmiany tutaj, ja może ją podłączę w międzyczasie, żeby tylko nie mówić z wyłączoną lampką. Oprócz zmiany oczywiście tutaj naszej mocy między 100% a 10%, możemy także zmienić tutaj z tyłu, mamy pokrętło, które pozwala nam ogniskować tą lampę dzięki asferycznej soczewce. Pozwala nam to skupiać wiązkę naszego światła pomiędzy 5 stopni a 65 stopni. Sama lampka w zestawie przychodzi właśnie z takimi wrotami do nas. Taki zestaw kosztuje 995 zł aktualnie, ale bardzo ciekawą opcją jest też cały ekosystem zbudowany wokół tej lampki i bardzo dużo różnych akcesoriów możemy do niej dokupić. Możemy na przykład, mamy tutaj możliwość zastosowania nakładki projekcyjnej z trzema wymiennymi obiektywami. Fabrycznie jest tutaj dostarczany do nas obiektywem 85 mm, ale do zakupu można także dobrać 60, ewentualnie 150 tele. Bardzo łatwy montaż jest tutaj tej lampki. Przytwierdzamy i wtedy daje nam to jeszcze więcej możliwości kreatywnego wykorzystywania tutaj możliwości tej lampki. Możemy tutaj sobie ogniskować, zmieniać kształt naszego światła, a także dokupić wiele akcesorii, które po prostu tutaj wkładamy w to miejsce i na przykład wyświetlamy tutaj jakieś wzorki, zastosowując tutaj takie plakietki Gobo. Mamy też zestaw takich ściereczek, które pozwalają nam uzyskać gradient światła, filtry kolorystyczne, soczewka, która nam zwiększa tutaj i zmniejsza okrąg tutaj tego światła, który rzucamy, a także takie zestawki, które pozwalają nam
stworzyć na przykład promień tego świata w kształcie kwadratu. Myślę, że tutaj akurat w tych warunkach, gdzie jest dość jasno, nie będzie tego aż tak dobrze widać, dlatego prosiłbym tutaj pana realizatora o, jeżeli jest taka możliwość, o odtworzenie filmu z lampą S30. Jeżeli chodzi o pojedynczą lampkę, to oczywiście jest to bardzo kreatywne rozwiązanie do etiud filmowych, do wszelkiego rodzaju kinematografii, a także nawet fotografii, która coraz bardziej święci triumfy, jeśli chodzi o światło LED. Teraz światło ciągłe LED jest właśnie często używane także jako efekty specjalne właśnie w sesjach zdjęciowych. Kwota tutaj za lampkę 995 zł. Ale możemy także kupić zestaw SAD, na który składają się trzy takie lampki, trzy statywy, torba, w której możemy przenosić tą lampkę, a także statywy. Do tego mamy nakładkę projekcyjną teraz, która jest tutaj włożona w zestawie, dwa softboxy i całą masę akcesoriów, o których wspominałem, czyli tam zestawy gobo, zestawy tutaj filtrów kolorystycznych, co sprawia, że taki zestaw, który jest już naprawdę porządny i naprawdę może nam większość planów zdjęciowych oświetlać i robić takie efekty kreatywne, o jakich tylko marzymy bez postprodukcji, czy na przykład stosowania jakichś swoich właśnie handmade'owych rozwiązań. Jeśli chodzi tutaj o mnie, to myślę, że będziemy tutaj powolutku kończyć. Ja bardzo dziękuję tutaj za wspólnie spędzony czas. Zapraszam do wizyty na naszej stronie godox.pl, a także do sprawdzania naszego Facebooka, tutaj kont instagramowych, facebookowych, nazywa się to godox.eu. Pojawią się tam nowinki, inspirujące przykłady użycia naszych lamp, a teraz będę oddawał za sekundkę głos mojemu koledze z firmy Next77, który zaprezentuje wam obiektywy IRIX, a także filtry do nich. Dziękuję.